dla każdego sportu. Krzysztof Diablo Włodarczyk również miał zawalczyć na Fame MMA, jednak się nie zdecydował, w ostatniej chwili zrezygnował. Były już tutaj właśnie zdjęcia i taki film przedstawiający zawodnika. Czy myślisz, że właśnie to był dobry ruch z jego strony? Szczerze mówiąc, jak już się zdecydował, powiedział tak, uścisnął rękę, to powinien dotrzymywać umowy, nawet jeśli kontrakt nie był podpisany. No nie wątpię, że akurat w przypadku Krzyśka tutaj tak naprawdę motywacją były pieniądze. I te pieniądze, z tego co wiem, które miał zagwarantowane za 3 czy 4 walki, były naprawdę ogromne i nie do zarobienia w boksie, a w każdym razie nie w takich walkach, jak na galach toczy aktualnie Krzysiek. Więc zrozumiała by była dla mnie decyzja o uczestnictwie we Freak Fightach. Natomiast nie mogę pojąć, jak można łamać dane słowo. Krzysztof Diablo Włodarczyk zostaje zestawiony z Arturem Szpilką. Kiedyś został zapytany o Artura Szpilkę, to bardzo się zdenerwował. Nie był zadowolony z tego pytania. Tutaj między nimi iskrzy. Co myślisz o tym konflikcie? Czy to można tak nazwać? No to rzeczywiście, no, ten konflikt trwa od lat i panowie ze sobą nie przepadają. Szczerze powiedziawszy, chętnie bym tę walkę obejrzał w boksie niż w MMA. No, tym bardziej, że w MMA Krzysiek w tej chwili nie miałby żadnych szans, bo jednak Szpila poważnie zaangażował się w MMA system. Trenuje od, można powiedzieć, już lat, więc miałby ogromną przewagę. W boksie te szanse są bardziej wyrównane. Krzysztof Diablo Włodarczyk nazwał MMA tarzaniem się w piaskownicy i powiedział, że on właśnie nie chce MMA, tylko jeśli ma zawalczyć z Arturem, to tylko i wyłącznie właśnie w boksie. Czyli tak, właśnie tak jak ty mówisz, też chciałbyś taką walkę zobaczyć. To na pewno byłaby walka, która by zelektryzowała polskich kibiców. No w tej chwili można powiedzieć, że jest deficyt rozpoznawalnych nazwisk w boksie, gwiazd, które by sprzedały pay-per-view i przyciągnęły kibiców. Tutaj też słyszeliśmy o powrocie Artura Binkowskiego. Też tutaj miał zobaczyć w jakiejś małej organizacji, co prawda charytatywnie, no jednak się nie zdecydował. Czy myślisz, że gdyby wszedł do tej klatki, to byłoby w porządku w jego sytuacji teraz życiowej? Ja mówię szczerze, nie jestem osobą, która komukolwiek mówi, czy ma boksować, czy nie ma boksować. Natomiast wydaje mi się, że no Artura boks i tryb życia kosztował sporo zdrowia i w związku z tym raczej nie powinien podejmować rękawicy ani w boksie, ani w żadnym innym sporcie walki. A jak oceniasz jego karierę? No, był solidnym pięściarzem, ale też właściwie no nie można powiedzieć, że odniósł jakieś wielkie sukcesy. Dobrze, to teraz przejdę do ciebie i twojego też dużego konfliktu z Marcinem Najmanem, ponieważ wiem, że taki był. Jak wygląda teraz właśnie, jak wyglądają wasze stosunki z Marcinem? Czy już podaliście sobie tą rękę zgody, czy jeszcze nadal macie złe stosunki? Odpowiem jednym zdaniem. Nie mam żadnych stosunków, relacji, kontaktu z Marcinem Najmanem, nie chcę mieć. Generalnie nie chcę na ten temat również rozmawiać. Omijam ten temat z tak daleka, jak tylko można. Chciałam tutaj zapytać o Freak Fighty. Nie odpowiem. Mhm. Miałem propozycję walki z Najmanem w
w ramach Freak Fightów. Nie, dziękuję. Koniec tematu. A czy mogę zapytać tylko, jaka organizacja się odzywała? Nie chcę już rozmawiać na ten temat. Zapytam w takim razie, jak ocenisz ogólnie Freak Fighty i to, co dzieje się w internecie? Sportowo te walki są na różnym poziomie, ale w sportach walki tak naprawdę bardziej liczą się emocje niż umiejętności. Jeśli ktoś wchodzi do ringu czy do klatki i daje z siebie wszystko, to walka zwykle jest dobra, nawet jeśli nie potrafi za wiele. Więc jeśli te walki jarają ludzi i sprzedają się, bo sprzedają się, to znaczy, że ma to sens. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, jest tutaj przerost formy nad treścią i to obrażanie, szukanie konfliktów na siłę i tak dalej. No, to nie bardzo mi się podoba, bo jednak sport w moim odczuciu powinien mieć dużą rolę wychowawczą. I niestety bohater Freak Fightów może być wzorem dla młodzieży o aferze z nieletnimi fankami, nawet nie wspominam. Pandora Gate. Pandora Gate, tak. Chciałbyś może powiedzieć parę słów na ten temat, czy również nie chcesz rozmawiać? To znaczy ja nie znam szczegółów, więc nie będę się wypowiadał, natomiast no, wydaje mi się, że trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli się prowadzi kanał na YouTubie, to odbiorcy w większości przypadków są małoletni. W związku z tym pisanie SMS-ów czy jakichś wiadomości takiej treści, jak się pokazało, że były pisane do osoby niepełnoletniej, w ogóle do kogokolwiek, kogo się nie zna, no jest przede wszystkim niesmaczne, a poza tym nielegalne. Więc no tutaj komuś zabrakło wyobraźni i to mówię w takiej bardzo delikatnej formie. Byłeś w programie Gwiazdy tańczą na lodzie, jurorem była Doda i też tam między wami iskrzyło. Co myślisz o jej teraz karierze? No bo teraz powróciła i to z przytupem. Tak szczerze mówiąc, to ja słabo śledzę show biznes, więc nic nie wiem o jej karierze, ale życzę powodzenia. Jest głośno. No to dobrze. No, znaczy o Dodzie zawsze było głośno i zresztą ten nasz konflikt był trochę nadmuchany, no w sensie takim, że jakby to w ogóle mnie jej uwagi nie dotknęły, bo ja rozumiem, że w programie każdy ma swoją rolę i w jej założeniu ja miałem być kozłem ofiarnym, choć nie bez winy, bo ja oczywiście nie potrafię tańczyć na lodzie. Chodzić potrafię w łyżwach, więc nie ma się co oszukiwać. Ja coś odpowiedziałem i to zostało jakby nadmuchane do jakiegoś rozmiaru konfliktu. Natomiast prawda jest taka, że my się nie znamy, więc trudno mówić o jakimś konflikcie. Natomiast jest Doda bardzo przedsiębiorczą i bardzo utalentowaną osobą, więc jeśli jej się dobrze wiedzie, to mogę się tylko cieszyć. A jakie macie właśnie obecnie relacje? Nie mamy relacji. Właśnie mówię o tym, że my się nie znamy. Nie mamy relacji. Ja zresztą naprawdę, no, kontakty towarzyskie to mam raptem z paroma osobami i niekoniecznie są to osoby z pierwszych stron gazet. Mówiłeś, że oczywiście brałeś udział właśnie w programie telewizyjnym, widzieliśmy cię w różnych programach. Również jesteś aktorem. Gdzie właśnie ciebie możemy spotkać? Gdzie możemy ciebie zobaczyć? Od 3 sezonów serialu Gliniarze, od września w serialu Na Sygnale. I jak byś mógł ocenić właśnie bardziej, jarają cię jednak te walki,
boks czy aktorstwo? Czy może właśnie polubiłeś to aktorstwo? Nie, w tej chwili, no, umówmy się, że sport wyczynowy jest już za mną, przede wszystkim ze względu na wiek, ale też kontuzje. I szczerze mówiąc żałuję, no ale jakby czasu się nie cofnie, bo uwielbiałem kickboxing czy boks, uwielbiam rywalizację sportową, uwielbiam trenować do walki, no ale tak jak mówię, no to jest już definitywnie za mną. Natomiast seriale są dla mnie pewnym challenge'em i zawsze zresztą, no ja występowałem zapewne w kilkunastu, czy może nawet kilkudziesięciu produkcjach i filmowych, i serialowych. I to jest dla mnie zawsze okazja i sprawia mi przyjemność to, że mogę przez chwilę pobyć kimś innym, więc dobrze się w tym czuję. Uważam, że mam odrobinę wyobraźnia, w każdym razie wystarczająco, żeby wczuć się w rolę i się tym bawić. Brałeś też udział w akcjach charytatywnych. Podejrzewam, że nadal bierzesz. Czym jest dla Ciebie właśnie taka pomoc innym ludziom? No ja z założenia biorę udział w różnego rodzaju działaniach charytatywnych w dwóch tematach. Oczywiście transplantologii, bo to mnie dotyczy osobiście, i w różnych akcjach dotyczących dzieci, bo uważam, że dzieci nie mają równych szans na starcie. Nikt nie wybiera ani rodziców, ani miejsca urodzenia i w związku z tym warto angażować się, żeby wyrównywać te szanse i pokazywać tym dzieciakom, że można, nawet jeśli wydaje ci się dzisiaj, że nie, to tak naprawdę jeśli ciężko pracujesz, to zawsze spotkasz kogoś, kto poda ci pomocną dłoń i będziesz robił to, o czym marzysz. I ja jestem tego przykładem, bo ja też jestem z małej miejscowości, gdzie nie było żadnego klubu ze sportami walki, ale marzyłem, no i udało się zrealizować te marzenia. Uważam też, że osoby publiczne powinny oddawać tą pozytywną energię, którą dostają od kibiców czy od fanów, społeczeństwu, i właśnie taka działalność charytatywna jest na to najlepszym sposobem. Właśnie, czy gdybyś mógł pomóc w taki sposób, że zawalczyłbyś w jakiejś walce charytatywnej, to czy zgodziłbyś się na to? Tak, no charytatywnie od czasu do czasu boksuję z prezydentem jednego miasta lub drugiego. I oczywiście no, tutaj nie są to poważne walki w sensie rywalizacji, ważny jest cel i tak naprawdę wchodząc do ringu chcę się pobawić, niekoniecznie muszę wygrać, ważne jest zrealizowanie jakiegoś zamierzonego celu. A czy jest jakaś kwota, która przekonałaby Cię, żebyś zawalczył, nie mówię teraz o akcji charytatywnej, tylko jednak o free fightach? Nie ma takiej kwoty. Jeszcze tutaj przejdę do Alberta Sosnowskiego, ponieważ ostatnio zawalczył z Remi Gruchałą. Nie wiem, czy oglądałeś tę walkę? Nie oglądałem, ale wiem, że Albert wygrał i wygrał przed czasem, z czego bardzo się cieszę. No, to też jest akurat kolejny poważny sportowiec, który ze sportu walki, który ciężko mi powiedzieć, próbuje swoich sił w free fightach. Raczej bym powiedział z pieniądza, przede wszystkim jeśli wygrał, no to znaczy, że ten ruch był dobry. No myślę też, że zarobił i to było jakby głównym celem, więc dlaczego nie? Zapytam jeszcze tutaj o boks w takim razie. Czy brakuje Ci jednak tego boksu w Twoim życiu? I tak, i nie. To znaczy brakuje mi... Lepiej się, ja cały czas trenuję, bo jakby od treningu jestem uzależniony, natomiast lepiej się trenuje, inaczej się trenuje, jak ma się jakiś cel. Z drugiej strony więc jak oglądam jakąś walkę bokserską, to z jednej strony
zazdroszczę im tego, że mogą brać udział pięściarzom, że mogą brać udział w sportowym wydarzeniu, a z drugiej strony wiem, że ten stres, wyrzeczenia są za mną. Sport zawodowy to jest taki zawód, który wykonujesz 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i to jest naprawdę ciężka charuwa i mało czasu jest na cokolwiek. No, ja w tej chwili jestem na takim etapie w życiu, że no, tak naprawdę niewiele muszę, a dużo więcej mogę. Ostatnie pytanie, jak ocenisz boks właśnie w Polsce? Jak ocenisz poziom naszych Polaków, jeśli chodzi o boks? No, to jest trochę skomplikowane. Znaczy, no, po pierwsze, w każdym sporcie i w każdym kraju są lepsze okresy i gorsze. No, w tej chwili chyba mamy trochę taki gorszy. No, o boksie olimpijskim, amatorskim to w ogóle nie ma co mówić, bo tutaj no, medalu nie mamy od Barcelony. Choć widzę promyk nadziei w młodych 18-20-letnich pięściarzach. Jest to zupełnie inne pokolenie z innym, zupełnie innym podejściem do boksu i mam nadzieję, że to przełoży się na sukcesy w najbliższych latach, ale czekamy na medal cały czas. Mogę tylko jeszcze powiedzieć, że no, honor ratują panie, bo boksujące panie rzeczywiście odnoszą spore sukcesy, zdobywają tytuły. Mówię tu o boksie olimpijskim. A kogo masz na myśli na przykład? Oj, nie powiem nazwisk, bo aż tak zupełnie doceniam sukces, ale nie jestem miłośnikiem boksu kobiet. A co zawodzi, jeśli chodzi właśnie o to, że nam trochę nie idzie w tym boksie? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że odnosiliśmy sukcesy w latach 50. czy 60., jak trenerem był legendarny trener Papa Sztam. I mam wrażenie, że trochę nam to zaszkodziło w dłuższej perspektywie czasu, bo wszyscy trzymaliśmy się tej szkoły boksu Papy Sztama, a boks się zmienia, boks się rozwija. Trenerzy to starszej daty działają według schematów. Nawet mało jest wymian doświadczenia z trenerami z zagranicy. Ale to też wynika w dużym stopniu z tego, że są ograniczenia językowe i to wszystko tak jakoś skupiło się, że teraz za to wszystko płacimy. Dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim razie za wywiad. Było bardzo miło Ciebie gościć na naszym kanale. Dziękuję również. Dziękuję.